Do niedawna związek Ani i Mateusza był gotowym scenariuszem smutnego dokumentu o rozpadającej się miłości. Kiedy Mateusz planował te kilka dni za miastem, zależało mu, żeby Ania czuła się jak gwiazda komedii romantycznej. I udało się. Jest ogień, miłość i długie rozmowy. Jak tam? Mam kiełbasę. Mamy potyczki? Tak, wszystkim się zajęłem. Jezu, czuję się kłopotliwie. Ja się poświęcę. Zobacz, ty siadasz na kolanko. Widzisz, trzymaj na. Ja tak w podstawówce chyba ostatnio byłam na ognisku, wiesz? Ja to nie pamiętam kiedy. Ślicznie, fajnie. Super w ogóle wyjazd. Dawno nie spędzaliśmy takiego czasu razem, co? No, kiedy tak było ostatnio romantycznie, jest tak super. No przytoczyłbym ci parę tutaj romantycznych chwil. Czyli zapomniałeś. Ale nie takich. Ale nie takich, ho, ho, ho. Jesteśmy coraz starsi, nie będzie lepiej. Nie. Będzie las, ognisko, już teraz nie będzie imprezki. Ale to wiesz, już nie da rady. A kiedy miałeś ostatni raz takie ognisko? No mówię, w podstawówce chyba, jak na gitarze jeszcze grałam. Ty trzymasz kiełbachy, a no. Ja wrzucę chlebek. Ale gdzie ty wrzucisz ten chleb? No na kija też. Na kija chleb? No. Pierwszy raz słyszę. Tak samo się robi przecież. I wiesz co, kochanie? Robimy to kiełbaskę i spadamy do domku, ja mam fajny pomysł. Czy będziemy się kochać? Nie. To żaden fajny ja mam pomysł. Bardzo fajny pomysł, wiesz? To już nie jest fajne. Jest taka fajna gra. Zadajesz pytanie i albo odpowiadasz na nie, a jeżeli nie chcesz na nie odpowiedzieć, to wtedy musisz coś zrobić, czyli coś, co ci powiem na przykład. No na przykład, ale jakieś co? Zadanie. Prawda, wyzwanie? No pytanie, wyzwanie, coś takiego. Pytanie, gdzie ty się tego naczytałaś? Wiesz co? Nie, no moja koleżanka ostatnio coś grała, wiesz, zajebista rzecz, że fajnie. Tak? Fajnie, no. Tylko nie wiem, czy jesteś na to gotowy, bo ja mam dużo fajnych rzeczy do zrobienia dla ciebie. Ja już to widzę. Idziemy, chodź. Czuć taką lepszą energię i jakby taką uczucie między nami. Czuć, bo to nawet psy odczuwają wszystko, bo to się wszystko zmieniło od razu, nie? Nawet jak w domu odmalowałem te ściany, to też czuć od razu inną energię, tak się oczyściło to wszystko, nie? To jest bardzo ważne, żeby energia taka pozytywna była. No. Dajesz dobro, dobro wraca. To jest fajne, nie? Siadaj i mów. Ale jakie to, są zasady gry? Chcesz coś zapytać, więc pytasz, ja muszę odpowiedzieć. Jeżeli nie chcę odpowiedzieć, to mi dajesz zadanie, które muszę wykonać. No dobra, to zaczynamy, no. Zdradziłeś kiedyś swoją partnerkę? O. Nie zdradziłem. Obrabiasz dupę swojej przyjaciółce, Amandzie? Wiesz, że to już jest i tak, że obgadujesz Amandę. Co dla ciebie najważniejsze jest w związku? Naszym. Dobra, już wyzwanie. Już nie chce mi się gadać na temat naszego związku. No widzisz. Cicho bądź. Już nie wracajmy do tych spraw. No dobrze. Dobra? Zaczynamy od nowa, tak? Tak. Wybaczam ci. Ja tobie też.